Siema Marvel Maniacy, tu znowu Sheldor. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem skupmy się na sprawach bieżących. Mamy nowy event, a z nim parę różnych nowych dodatków. Więc zapraszam. No i tak, oprócz głównych misji nowego eventu, mamy też takie podmisje do wykonania. I teraz staram się to jakoś przetłumaczyć w miarę z angielskiego na polski. Zaczynając od dziś, no już nie od dziś, bo to parę dni temu się zaczęło, aż do 2 lipca dwa różne Assassin's Assignment będą pojawiały się na 4 godziny. Po każdym takim zadaniu będzie przerwa o długości 7 godzin. Ukończ każde zadanie w 100%, aby udowodnić swoje oddanie dla biznesu Domino. A być może uzyskasz od niej kolejne ważniejsze misje do wykonania. A więc wiadomo, lepsze nagrody. Merc Missions, czyli misje najemnika, są bardziej dochodowe, ale nie będą się pojawiały z każdym Assassin Assignment i tylko najbardziej oddani najemnicy i ich Alliance będą mieli do nich dostęp. No i dalej. Merc Missions, czyli misje najemnika, są rodzajem Bounty Missions. Są to krótkie zadania do zrobienia dla całego Aliansu. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem żadnego Aliansu, teraz jest najlepszy czas, żeby dołączyć. No i nowy kontrakt jest przyznany przez Domino dla któregoś z członków twojego Alliance. Wtedy ten Merc Mission stanie się dostępny dla wszystkich członków przez 6 godzin. Osoba, która uzyska taki kontrakt, będzie nazywana inicjatorem i będzie mogła uzyskać dodatkowe nagrody pod warunkiem, że 15 innych członków Aliansu ukończy jedną z Merc Missions, czyli doda punkt. Kolejny Merc Mission będzie dostępny 6 godzin po zakończeniu poprzedniego. Pomimo, że każdy członek może zdobyć tylko jeden punkt w każdym Merc Mission, ważne jest, żeby ukończyć wszystkie poziomy trudności, aby dostać więcej nagród. Dodatkowo każdy poziom wystarczy przejść tylko raz. No i w skrócie, żeby uzyskać dostęp do Merc Mission, musisz być w Alliance, musisz w 100% ukończyć Assassin's Assignments, bo one nie pojawiają się za każdym razem, nie z każdym Assassin's Assignments, tylko z niektórymi i możesz zostać inicjatorem, jeśli zdobyłeś wystarczającą ilość punktów. Oprócz tego nie można włączyć też innego Merc Mission, dopóki jeden jest aktywny. Więc tak to wygląda w skrócie. A teraz może przejdźmy do praktyki. No i okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Wybrałem najtrudniejszy poziom Assassin's Assignment. Team, tak jak widać, Medusa, Star-Lord, Iceman, Spidey i Vision. Poszedłem w tą stronę, bo tutaj akurat jeszcze była apteczka do zgarnięcia po drodze. No i pierwsza walka. Joe Fixit. No problem. Meduza go powinna rozwalić szybciutko. Nie będę tutaj pokazywał wszystkich tych mapek. Robię tu najtrudniejszy poziom, tylko tak w celach demonstracyjnych. Kilka szybkich ciosów od Meduzy. Jak widać, schodzi bardzo szybko. Ten Joe Fixit. Meduza założyła Armor Shatter. Więc teraz ma trochę ability accuracy zmniejszone. Więcej dostaje damage, bo nie ma armora. Walka się kończy dosyć szybko, tak jak widać. A teraz jeszcze próbujemy zmusić go, żeby oddał ten SP2, ale nie dał, nie rzucił, więc musiałem go wykończyć, tak jak pokazałem. Trochę ryzykowałem, mógł użyć tego SP3, ale nie użył, całe szczęście. Jedna walka za nami. Będziemy jechać dalej. Co będzie teraz? Kolejny jest Cable. Pamiętamy tutaj, lepiej wziąć jakiegoś technika, a mamy ich w tym składzie trzech. A dlaczego? Bo
jeżeli nam się trafi domino w finałowej walce, najlepiej jest używać właśnie czampionów z tym niebieskim symbolem tech. Tutaj Spidey sobie świetnie radzi z Skyblem. Jak wiecie, dla Spidey'ego najlepiej jest nazbierać tych poisonów do 10, wtedy ma większy atak, dużo krytów mu wchodzi. Ale na potrzeby tej walki nie musiałem aż zdobywać ich 10, bo jak widzicie, schodzi tutaj dosyć szybko i bez tego. I po walce. Że Spidey tutaj dobrym jest zawodnikiem właśnie przeciwko Cable. Kolejnym zawodnikiem jest Hood, The Hood. Tutaj trzeba pamiętać, że jak już mu się uzbiera powera wystarczająco, żeby użyć SP1, to staramy się, żeby tego użył. Bo już kolejny SP2 u Hooda jest troszeczkę gorszy, on zamienia się, robi się niewidzialny. I wtedy nie możemy go tak za bardzo trafić, a może nas sparować. I taka walka może się zakończyć nie po naszej myśli. Akurat tutaj, zobaczcie, jak ja to robię. Użył SP1, który jest bardzo łatwy do uniknięcia. A wtedy tylko parę szybkich strzałów. Jeszcze raz, niech użyje tego SP1. I prawie go mamy, jeszcze tylko 1%. Jeden strzał. Chód pozamiatany. No, co tam będzie kolejnego? Apteczka, o której wspominałem wcześniej, że jest na drodze, dlatego poszedłem w tym kierunku. Zazwyczaj staram się wybierać trudniejszą trasę. Ale akurat, że tutaj była ta apteczka, to poszedłem tędy. Elektro, nie lubię się z nim lać, bo block damage powoduje, że dostajemy damage, właśnie energy damage. Czyli on nas nie bije, my go bijemy, ale i tak ucieka nam zdrowie. Ale ta walka akurat będzie szybka, bo elektro jest dosyć miękki. Ale zobaczcie. Ja go biję, a na mnie schodzi życie. Trochę nie fair. Rozumiem, że Iceman ma dużo w sobie wody i przewodzi prąd. O, tutaj trochę pomyłka mała była, ale to tylko szybka. Niestety, przez takie pomyłki mniej życia tracę niż bijąc go. No to już sam się wykończył od Frostbite'a. Następna walka. Vulture. Vulture, czyli sęp. Pamiętacie na pewno ze Spidermana. Homecoming był tam. Bardzo łatwy. Meduza sobie z nim poradzi szybciutko. Tutaj też trzeba pamiętać, najlepiej sprowokować go, żeby użył SP1 blok i wtedy od razu atakujemy. Szybki blok i dalej znowu to samo. Walka się skończyła. Tu musicie pamiętać też Meduza. Jak widzicie, że już ma takie armor shatter mały i dwa staki, wtedy używajcie SP1 i dostaniecie kolejne 4, co spowoduje pełny armor shatter. Całe szczęście tutaj nie mieliśmy domino, tylko był Kingpin jako boss. Więc Iceman znowu zrobi porządek. Bezproblemowo. W walce z Kingpinem trzeba pamiętać, że szybko wychodzi właśnie ze stana. Przy każdym tym jego enrage, taki co ona ma ikonkę u góry, taką łapkę. Im ma tego więcej, tym szybciej ten stan mu się kończy. Więc musicie pamiętać. I też najlepiej
wymusić od niego, żeby użył SP1. Widzicie, w tym przypadku jest łatwy do uniknięcia. Potem można od razu atakować. Tak jak na tym. Teraz czekamy, żeby użył tego SP1. Nie trzeba mu dawać SP2, chociaż też SP2 można uniknąć, ale SP1 jest łatwiejszy. I znowu czekamy. Zaczepiamy go jednym strzałem. Niech w końcu użyje. No nie wstydź się. Użyj rzesz tego ciosu. O właśnie, w ten sposób. Pach. No i znowu kilka szybkich. Frostbite. I już schodzi mu życie. Znowu SP1. Bach. Jedziemy dalej. Oprócz tego Iceman ma przewagę klasową nad Kingpinem. Jak pamiętacie z koła klasy. No, widzicie? Tu już nie zdążyłem. Już ma 6 staków. I w tym momencie ciężko jest mi tego stana zrobić. O właśnie, w ten sposób dostałem pałą na łeb. Znikła mi tarcza. No tutaj tarcza szybko się regeneruje, jak widzicie. Jak nie macie tej tarczy, to musicie uważać. Jak macie tarczę, to nawet SP3 nie jest wam groźne, bo maksymalnie może wam zabrać 5% życia maksymalnego. Więc tutaj walka się kończy. Kingpin, można powiedzieć, już leży. Także boss rozwalony. Dokończmy mapkę. Teraz druga strona będzie. Na grobie, jak widać, na najwyższym poziomie za zrobienie pierwszej ścieżki daje nam 400 tych właśnie X-Forge Crystal Shardów, 50 shardów na 5-gwiazdkowy kryształ. I tam jeszcze chyba ze skrzynki coś poleciało właśnie też. Teamu nie zmieniam. Robimy tą drugą ścieżkę. O, tutaj bossem będzie Domino. I idziemy w drugą stronę. Skrzyneczka zgarnięta. Co tam mamy? Nightcrawler. Z nim nie lubię się lać, bo skubaniec ewejduje często, ale tutaj dobrze, całe szczęście, że mamy Icemana, bo jego pasywną właśnie mocą jest to, że jeżeli przeciwnik ma zarzuconego Frostbite'a, czyli tak na początku ma, od samego początku właśnie, jeżeli jest Iceman zduplikowany, widzicie takie czerwoną jakby, nie wiem jak to się nazywa, śnieżek. On wtedy nie może ewejdować, także za każdym razem jak właśnie zarzucimy mu SP1, jak tutaj, to wtedy ten Frostbite mu się odnawia i on nie może ewejdować, ale zwróćcie uwagę, jak ten Frostbite się skończy teraz, ewejd, czyli nie dostał tego SP1 ode mnie. Teraz nie mogę go trafić, ciągle uciekam, muszę złapać dobry moment. Widzicie? Ewejd, ewejd, ale zaraz złapiemy dobry moment. O, i jeszcze parę razy się. Jak on robi ten evade, co może od razu atakować. Ale teraz już mi się nazbierał SP1. Szybko. Pach i założony Frostbite. I zobaczcie, teraz już nie będzie uciekał. No, tylko mnie trafił niechcący. To się udało. Zobaczcie, nic nie ucieka. Wszystko mu wchodzi. Więc musicie pamiętać o tym, żeby to ciągle było na nim. Bo inaczej te walki to różnie się mogą kończyć. Tutaj zblokował akurat. No ale Frostbite go wykończy. Za każdym razem jak się Frostbite kończy, to zabiera mu, nie wiem, tam dosyć sporo tego życia. Czasami wystarczy, żeby padł całkowicie. Ale dobra, to już po tej walce. Teraz mamy Wolverina, który się regeneruje, skubaniec. Jest jedną to właśnie z takich, chyba w sumie największy regen ma z tych wszystkich postaci w grze. Ale już nie jest taki dobry, jak był kiedyś. Za dużo nowych postaci wyszło, które mają jeszcze oprócz tego regena, jeszcze mają dużo innych opcji. A tutaj najlepiej na niego jest Vision, bo Vision, co może mu zrobić? Może mu zablokować, może mu tego heala, heal bloka założyć. Wtedy on już się nie może regenerować. Najlepiej założyć takiego heal bloka
używając SP2, ale jak widać ja używam SP1. Czasami z SP1 też hillblock wejdzie, ale to już rzadziej. Ale oprócz tego, co jeszcze Vision ma, to jak widzicie zabiera mu powera. Power burn robi. W tym momencie jak Wolverine się regeneruje, jak mu zabierze tego powera, to on wtedy tej regeneracji dostaje mniej. Oprócz tego Vision jest też odporny na bleed, więc nie będzie się wyczławiał, bo wiadomo jest, jak to się mówi, jakby jakimś androidem. Tam krwi nie ma. Więc po walce teraz Ant-Man. Nie lubię się lać z Ant-Manem, bo skubaniec w jakiś sposób właśnie omija, robi taki glancing i nie wszystkie hity mu wchodzą. Tak jakby się ześlizgiwały po nim, może się zmniejsza. Pasywkę taką marzy. Często mu to właśnie zaskakuje, ten glancing, a wtedy nie jest fajnie. Na przykład taka meduza musi, żeby mu armor shatter pełny założyć, to musi się nieźle tutaj napracować, bo potrzebuje aż 6 staków, a te nie wszystkie staki mu się zakładają, tak jak na innych postaci, bo widzicie, pojawia się co chwila ten glancing. I jak za każdym razem jak się pojawi glancing, no to już niestety nic mu wtedy nie wchodzi, ani damage, ani nic. No tam damage malutki, ale nie taki jak powinien. Także jak widzicie, nie mogę w ogóle zrobić armor shatter tutaj. Ale to nic. I tak meduza powinna sobie z nim szybciutko poradzić. Widzicie, w innym przypadku armor shatter byłby dawno założony, tutaj niestety nie. Nie ma to jednak wielkiego znaczenia. Ant-Man pad. Co tam mamy dalej? Następny w kolejce Classic Ultron. Też trzeba uważać na jego evade'y, bo robi to dosyć często. Ale ja tutaj w tym przypadku no mógłbym użyć Icemana, mimo tego, że ma Ultron przewagę nad Icemanem klasową. Mógłby go blokować mimo wszystko te jego evade'y, zakładając mu tego Frostbite'a, no ale wybrałem Meduzę, bo Meduza ma dużo lepszy damage i walka będzie trwała krócej, jeżeli za często nie będzie uciekał. No i Meduza ma przewagę właśnie nad robotami, że ten armor shatter jakim założy, to one już później nie mogą więcej dostawać powera w tym czasie, jak ten armor shatter jest założony. Nie, przewaga nad robotami, on jest bardzo dobrym zabójcą sentineli, jeżeli mieliście do czynienia z nimi w Alliance Questach lub też, nie wiem, w jakiejś arenie ktoś miał może takiego zawodnika, bądź w wojnie aliansowej. No widzieliście tutaj pad szybko. Kolejny będzie Magneto. Na Magneto to będzie trzeba wziąć Star-Lorda, nie ma nic metalowego. W sumie tam ma coś, ale nie działa jako metal. No i dobra. Widzicie? Star-Lord, nie wyskakuje mu taka ikonka, jak zazwyczaj, jak na przykład wziął Meduzę, czy Spidey'ego tego Starka, to by mu wyskoczyła taka ikonka, że jest magnetized. I wtedy nie wchodzą mu crity. I w ogóle ma też ability accuracy zmniejszone, więc Star-Lord tutaj będzie lepszym wyjściem. Jak widać, walka trwa nieźle, pary, kilka szybkich hitów. Wiadomo, Star-Lord z każdym hitem jego atak się powiększa, aż do maksymalnie chyba 200 hitów, z tego co pamiętam. Jest bardzo dobry do robienia, do farmienia apteczek w Realm of Legends. No i tu już mamy po walce. Zbliżamy się nieuchronnie do bossa. Ale najpierw po drodze Deadpool. To na Deadpoola. To będzie najlepszy, wiadomo, Vision. A dlaczego?
bo Deadpool znowu się regeneruje, czyli trzeba mu zablokować tego regena i oprócz tego nie zarzuci nam blida, bo Vision nie krwawi. Zwróćcie uwagę, im Deadpool ma więcej powera, tym ma większy regen. Chciałem za każdym razem jak tika, ale teraz powiedzmy sobie tak, założyłem mu heal bloka. Zaraz wejdzie na ten pułap, znowu heal block, wszedł na pułap, gdzie powinien się leczyć, ale nic z leczenia nie dostaje, widzicie? Heal block go zblokował. I jeden strzał i leży. Nic się nie zregenerował. No to teraz będzie boss. I po drodze apteczka. Domino. Tutaj właśnie warto robić te misje, jak będziecie mieli. Róbcie wszystkie po kolei. Ćwiczcie na domino. Ćwiczcie, bo tutaj ona nie jest tak bardzo trudna, łatwo dosyć się ją pokonuje. A przyda się to wam przy robieniu misji głównych, eventowych. Bo tam już ona będzie miała trochę więcej życia, trochę więcej ataku. Będzie miała na pewno jakieś nody, które będą dawały jeszcze oprócz tego dodatkowe moce. Więc trenujcie sobie właśnie na tych Assassin's Assignment, na Merc Missions. Im więcej treningu, tym łatwiej będzie wam właśnie przejść i zdobyć nagrody z głównego eventu. Jak widzicie, łatwo jest ominąć jej heavy. Właśnie to, co teraz. I wtedy ją można atakować. Inaczej ona zarzuca taki jeszcze debuff na mnie. Za każdym strzałem, kiedy ją leję. Który mnie gryzie. Damage over time. Nie wiem, o co chodzi jeszcze z tym. SP2, a i block damage, kurczę, no trochę mnie kosztował życia. Aha. No niestety, tutaj się dzieją cuda w walce z Dominą. Bierzemy kolejną postać, mamy ich trochę. Spider-Man. Tutaj też trzeba bardzo uważać, bo ten Spider-Man niby jest techem, ale zobaczcie, co się z nim dzieje. Strasznie mięciutki. Mocno bije, ale ona nawet, nie wiem, sam block damage powoduje tyle właśnie, kurczę, damage'u takiego, że ciężka akcja to jest, ale patrzcie. Mam pół życia jeszcze, tak? Co się zaraz stanie? Mimo tego, że nie wiem, hita dostaje normalnie. Ja ją biję, a sam ginę. O, tutaj już ten właśnie SP2 to robi miazgę. Dwóch zawodników już padło. Ale mówię, to jest jeszcze się uczymy, jak walczyć z Dominą. Teraz już Vision powinien ją dokończyć bez problemu. Vision jest w sumie dobry, bo też zabiera jej tego powera przez SP1. Także można tylko wciskać SP1, power jej zabrać. Chociaż tutaj to akurat chyba nie będzie trzeba. O. I Domino leży. Także tak mniej więcej się to prezentuje. Zobaczmy jeszcze nagrody. Nie będę pokazywał tych wcześniejszych poziomów trudności, bo nie ma sensu. Najtrudniejszy wam powinien wystarczyć. Tamte są bardzo łatwe. To były te nagrody. O, widać, że dostałem Merc Mission. Jestem inicjatorem, no ale to zaraz. Ok, więc tak wyglądały
Assassin's Assignment. Żeby nie przedłużać tego odcinka, to opowiem o Merc Missions w kolejnym. Jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, zajebiście. Łapki w górę, subskrybujcie, szerujcie, lajkujcie. Wiecie co dalej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegna się z wami Sheldor, Marvel Maniacy, Narka. Okay.